Jednostka ratowniczo-gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krzesinach funkcjonuje od lat 80. ubiegłego wieku i jest najstarsza w Poznaniu. Choć strażacy tam stacjonujący są dumni ze swojej historii, to jeszcze bardziej z nowoczesnego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, które pozyskali dzięki funduszom europejskim. Sprzęt służący do ratownictwa ekologiczno-chemicznego odpowiada najwyższym międzynarodowym standardom. Jest to na przykład ciężki samochód ratownictwa chemicznego służący do likwidacji wycieków niebezpiecznych substancji oraz ochrony ratowników pracujących w sytuacjach zagrożenia. W akcjach wykorzystuje się także lekki samochód rozpoznania chemicznego wyposażony m.in. w przyrządy do pomiaru poziomu radioaktywności oraz rozpoznawania substancji chemicznych. Strażacy w Krzesinach dysponują także łodzią do akcji ratownictwa ekologicznego. Używa się jej na akwenach m.in. do przeciągania zapory przeciwolejowej, a w szczególnych przypadkach do pomocy grupie wodno-nurkowej.